Cześć, witajcie, jestem Perix i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj chciałbym wam pokazać, jak ustawić własny kształt kamerki w OBS. Ale przed obejrzeniem tego odcinka zachęcam cię do kliknięcia czerwonego guzika subskrybuj oraz zostawienia łapki w górę, bo to bardzo mi pomaga. Będę wdzięczny. Ja już nie przedłużam, zapraszam do oglądania. A więc na początku tworzymy urządzenie do przechwytywania wideo. Ja już mam swoją kamerkę wybraną, stworzyłem. Tak, to ja. Cześć, witam serdecznie. A więc zmniejszmy sobie naszą kamerkę na razie. I w chwili obecnej możemy sobie ją wyłączyć. Ok, do dalszej części będzie nam potrzebny jakiś program graficzny. W moim przypadku jest to Photoshop. A więc tworzymy sobie warstwę bez tła. Oraz już w tym programie tworzymy nasz własny kształt. Pamiętajcie, żeby nasz kształt nie dotykał krawędzi. Bo jeżeli zrobimy coś, co będzie dotykać naszej krawędzi, to wtedy to nie będzie działać. Ok, wracamy do OBS. Dobra, wróciliśmy tutaj. Mamy naszą kamerkę. Możemy sobie ją zmniejszyć. Damy sobie do górnego prawego rogu. Klikamy filtry. Potem dodajemy plusik, dajemy maskowanie, nakładka obrazu. Klikamy maska alfa, kanał alfa i wybieramy nasz plik, tak jak pokazałem na ekranie. No i od razu lepiej. Myślę, że wam pomogłem. Bardzo dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie również, aby zasubskrybować mój kanał oraz zostawić łapkę w górę. To by było na tyle. Cześć!